Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmuję się moim komputerem, który stoi właśnie tutaj, jest czarny, którego chcę trochę podlepszyć. Kupiłem do niego grafikę NVIDIA GeForce GTX 480 firmy EVGA oraz zasilacz Silent Pro Gold 1200 W. Dobra, więc zacznijmy od rozkręcenia komputera. Są to tylko dwie śrubki i wbijemy go na glebę. Tu jest moja karta graficzna, wcześniej używana, oraz wentylator, już nie pamiętam ile tu był wat, no ale mniejsza z tym. To więc ja wracam za chwilę. Witam was z powrotem po wykręceniu mojej starej karty graficznej oraz po wykręceniu starego wentylatora. Teraz zajmiemy się rozpakowywaniem nowego wentylatora, a później grafiki. To więc on wygląda tak. Kabli jak zwykle od cholery. Wentylatorek 1200 W. Może nawet osiągnąć do... ile? A, już nie będę, ale do 1500 W pociągnie. Sobie tam leży. My wyciągniemy takie fajne pudełko do tego. I jakieś tam akcesoria są. Akcesoria sobie zostawimy, pudełko obok. No i zacznę go montować. To więc to zaraz. Okej, ja jestem z powrotem. Wentylator, jak widać, już jest w środku. Tyle tych kabli jest, że nawet bym mógł tym dwa komputery podłączyć. To więc rozpakujmy grafikę. Książeczka z płytą. O, nawet plakat jest. To tam później można pokazać. Więc tu mamy grafikę. Tu teraz wyjmę. Jest bardzo długo, po prostu aż za długa. Grafika już jest włożona, jest taka wielka, że musiałem aż tutaj, ona ma jakieś 30 cm, jest bardzo wielka, krowa jak nie wiem. Dobra, to będzie raczej na tyle. Mam nadzieję, że wam to wszystko się spodoba. No to na razie.